Cześć, witajcie, z tej strony Husiak, witajcie w kolejnym odcinku z The Skylines. Słuchajcie, pisaliście w komentarzach, że Huśko, właśnie nie wiadomo dlaczego nie działa to twoje lotnisko. No i w sumie jedni z was pisali, że trzeba czasu na to, żeby zadziałało to lotnisko. Więc stwierdziłem, okej, dobra, niech będzie, że potrzeba czasu. I tak sobie pomyślałem, słuchajcie, że fajnie by było podłączyć jeszcze to lotnisko. Chociaż mamy podłączone z autostrady jest, więc to się tutaj nie musimy budować kolejnego. Więc zrobimy tutaj jakąś strefę, nie? Na przykład. Zrobimy sobie tutaj spokojnie lekką strefkę. Po prostu nową strefę z czymś tam. O, wiem czym mi ślipło. Nie mam tego. Miałem informację odnośnie stopni na drodze, wiecie, kąt. Czemu? A czemu, właśnie, czemu? Bo nie ma czemu, Huśku. Dobra, zobaczymy. No, nieważne. Nevermind. To sobie przesuniemy tak. To zrobimy skrzyżowanie. Okej. Oh yeah. Też tak, można wziąć tutaj drzewiasty teren. Dobra. Aha. Dobrze. Moglibyśmy tutaj stąd puścić możemy stąd sobie podpuszczać takie dróżki. Tutaj jeszcze jedną. Słuchajcie, oczywiście przypominam o tym, abyście zostawili łapusie w górę. Byłoby mi bardzo miło. Dobra, myślę, że to nie trzeba robić tak dokładnie. Tutaj w sumie może byśmy wyszli w tą stronę. Zrobili tu skrzyżowanko. Tu na pewno sobie połączymy te drogi w ten sposób. Okej. Si. Okej, dobra. Strefusia tu jakaś będzie. Oczywiście musimy dać wodę. Ja mam teraz jeszcze informację o samouczkach, ponieważ jestem świeżo po instalacji systemu. Gram już sobie na tym nowiutkim kompiku. Więc... no musiałem po prostu przeinstalować, przeniosłem sobie dysk dodatkowo, nie? Na tym, którym miałem, po prostu wziąłem go do tego kompa i tyle. Co by ktoś nie powiedział, Huśku, chciał ci się to wszystko instalować na nowo? Nie. Dlatego byłem na tyle leniwy, żeby sobie po prostu wziąć dysk, nie? Dobra, słuchajcie, jest całą strefę handlową, więc my im tą strefę zapewnimy. Tutaj. I tu. A tu zrobimy im strefę takiego mniejszego handlu. Ale nie mam pojęcia dlaczego oni nie lądują. Właśnie, jeszcze jedną rzecz mi ktoś powiedział. Że Huśku, wziąłeś sobie to drogie lotnisko. I to była akurat prawda. Faktycznie. Dokładnie. Okej. Dobra. Prądy powinny być. No, panie wieżo. Okej, wieża prądy ma. Czekajcie, jest tu coś jeszcze takiego inszego? Nie, no. Mieliśmy to tańsze lotnisko, więc wzięliśmy tańsze, no zobaczymy. Czy coś się za niedługo będzie dziać. Ogólnie też pisaliście mi, że Kuśku, zmień sobie system. O, nie mów, że nie mam tego modu. O, nie mów, że ja będę musiał niektóre mody dawać ręcznie. Oh, holy shit. O, nawet mi nie mów takich rzeczy. Ale czekajcie, przecież drogi i rozjazdy są chyba wszystkie, nie? No dokładnie. O, żeż ty w dupę shit. Czekajcie, jest coś takiego jak warsztat, właśnie. Słuchajcie, to było coś takiego jak mod. Airport Roads, to może być dobre. Yes. O, Sim City 3000. Oh my fucking god, muszę to mieć, ale to nie dziś. Fucking, jak to się zwało? Tourism Builder. A, dajmy sobie zobaczyć, co to jest ten Tourism Builder. Że buduje ilość turystów, czy coś takiego? German Roads. Nach. Niedobrze, kurde, skasował mi się. Znaczy widzę, że nie wszystkie mody... Nie wszystkie mody będą śmigać. O, Unlimited tweets, to się przyda. Nie wszystkie mody będą śmigać. Autosave się przyda. Nie wiem czy nie jest właśnie ten mody nie poszły się. O właśnie, automatic bulldozer, ale czekaj, to widzisz, że niby mam. Ale jak to wpisałem? Tutaj nic nie ma. Coś mi tutaj nie gra. No więc sprawdzę sobie to na następnym razem. Słuchajcie, pisaliście mi w komentarzach, że Huśku, zrób porządek z liniami autobusowymi. Ale kurde, co tu się dzieje? Czemu oni tutaj... Znaczy nie, no wiadomo, że tego nie chcę tutaj. No będę musiał chyba uruchomić... O. Ty, ale wiecie co mi jeszcze tutaj... Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się to, że... Skakuje mi tu jakieś gówno, widzicie? Na tym... Na ten Purple Pollution. I tego Purple Pollution też trzeba będzie się pozbyć. I to jak najszybciej. Ale... Wpadłem na taki genialny pomysł, że... Nie mamy tutaj menadżera treści, dobra, to nic, ja sobie to w ten menadżer treści wejdę później. Być może ja mam po prostu to wyłączone tylko, nie tyle, że nie dodane, tylko wyłączone. Więc trzeba będzie to oblukać na spokojnie. Ale słuchajcie, wracając do transportu. Propos transportu, nie chcę żadnego lotniska, chcę... Nie chcę. Autobusy. Dobra, ale do czego ja sobie nie mogę na spokojnie podejrzeć i skasować tych linii? Czyżbym też miał moda włączonego? No to wygląda. Więc słuchajcie, ja sobie za chwileczkę przejrzę te mody i zaraz do was wrócę. Okej, dobra, jesteśmy z powrotem i już teraz... Mody działają. Po prostu mody były wyłączone i był mały problem. Dobra, ale już mamy to ogarnięte i słuchajcie, wracając jeszcze raz do transportu. Teraz powinniśmy... O, dokładnie. Słuchajcie, pisaliście mi, żebym po prostu te linie autobusowe zdeletował wszystkie. Damy na pauzę. I pisaliście mi, żebym zastosował taki myk jak linie autobusowe w wybranych dzielnicach. Jedna dzielnica i jedna linia. I tak dalej. Więc stwierdziłem, no dobra, sprawdzimy. Tych budyneczków będziemy potrzebować kilku. I sprawdzę ogólnie waszą opcję. No tak, może gdzieś, kurczę, patrzcie ile tutaj umierających, no what the fuck. Myślę, że możemy sobie tutaj spokojnie walnąć zajazd, ten dworzec autobusowy i utworzymy sobie linię. Czym jest biała linia? Będziemy dookoła tą dzielnicę. Dobra, weźmy to nawet tak. Będziemy nawet tędy, tędy. No bo skoro pisaliście, że najlepszą opcją właśnie będzie puszczenie tej linii autobusowej po prostu po całej dzielnicy, stwierdziłem, no dobra, czemu nie? Skoro to jest jakaś opcja, to niech będzie. O, właśnie tak. Tak, ona znowu to będzie nam wjeżdżać w ten. No dobra, nieważne, można wjeżdżać. Przecież nawet możemy dać tu teraz. Tak. Mhm. Okej, wjedziemy sobie tutaj. Wjedziemy tak. Tu przejedziemy. I pasuje nam tą naszą linię zakończyć. Dobra. Jedna linia. Dobra. 720 koszt. No, właśnie się zastanawiam, czy by... zajezdnie, no to dwie, no to fajnie było, żeby jednak każda dzielnica już miała swoją jednak zajezdnię, nie? Dobra, niech kolejna będzie tutaj. I zaczynamy. Serio, taki zawijasek się tutaj zrobi? No dobra, niech będzie taki zawijasek, czemu by też nie? Wiadomo, to nie musi być tak idealnie, no bo mieszkańcy raczej będą starać się dotrzeć do tych przystanków autobusowych. A przecież dobrze wiadomo, że nigdy nie jest tak, że przystanek mamy pod nosem, prawda? A czy dobra, czasami się zdarzy. W nielicznych przypadkach. Tu nie zrobimy przystanku. Okej. Okay. I teraz tak, muszę jakoś wrócić tam. O, fajnie, mamy też tam linię. To na razie zostawimy i jeszcze jedną walniemy tutaj gdzieś. Tak, chciałbym... Niech będzie tutaj dworzec. I słuchajcie, wyjeżdżamy tak, wyjeżdżamy z tej strony. Podjedziemy oczywiście tutaj. O właśnie, dokładnie. Pojedziemy tędy. I tędy. Następnie przez wysypiska śmieci. Pasuje nam też tu podjechać. Okej. Dokładnie w ten sposób. Dobra. Podjedziemy tędy. Teraz tędy. Tutaj. Następnie tutaj. Tutaj. I tutaj. Znam się tutaj wjechać. Za bardzo. Może pojedziemy teraz tak. O. Dobra, niech będzie, że wyjeżdżamy tamtędy. Jedziemy tutaj. I jedziemy niżej jeszcze. I jeszcze niżej. I jeszcze niżej. Przez strefę domową. Niech będzie, że tędy. Fajnie by było właśnie sobie... O, dokładnie tak wyjechać. Okej. I zakończymy linię. Czyli na razie nie potrzebują. Nie jest aż tak bardzo dla nich potrzebne. I zobaczymy po prostu jak te autobusy będą po prostu funkcjonować za jakiś czas. Jestem mega tego ciekawy. No i oczywiście jestem ciekawy dalej tego naszego nieszczęsnego lotniska, na którym raczej nic dalej nie ląduje. Tylko że jest to, wiecie, że tutaj mirających jest dużo. Nie wiem, czy tu gdzieś krypty nie postawimy. Może tutaj jeszcze jedną. O parku. Tutaj, niech wyjeżdżają. A tu walniemy jeszcze jedną. No i tu też widzę się przyda. Niech mają też na miejscu jakąś jedną. Mam nadzieję, że to... Patrzcie, dostępność krematoriów. Może zwiększymy im też budżet, co? No dobra, nie da się zwiększyć budżetu bardziej. Więc zakładam, że musimy im jeszcze wybudować jakieś... krematorium. 500? 105? 500. 720 kosztuje. Dobra. A walniemy sobie tutaj na przykład. Jak zacznie działać, powinno nam to znacznie zaradzić. Dokładnie zaradziło. Okej. Tam też była mowa, że możemy sobie kupić nową działeczkę, ale ja na razie nowej działeczki nie chcę. Jest to mi raczej zbyteczne. Dobra, fajne. Się zaczynają budować. Jak tam samoloty? Dalej nic? Dalej. Ale widzę, że chcą znowu handel. Spróbujemy im dać tutaj. Zobaczymy, czy tu się wybudują. Tak, fajnie by było zrobić tutaj dzielnicę, właśnie. Zrobimy taką jedną dzielnicę większą. Nawet tutaj damy z autostradą. Okej. Dobra. Tak, jakieś przepisy może tutaj wprowadzimy. Na przykład... Entuzjasta. Niech się cieszą, niech się budują. A gdzie na kurczę z tymi naprawdę samolotami? Ktoś mówił, żeby wybudować strefę z hangarami i tak dalej, ale no niestety takiej strefy no nie ma. Po prostu nie ma. Się nie da wybudować takiej strefy z hangarami. Choćbyśmy chcieli, to jest to niewykonalne. Ale cóż. Dobra. Daliśmy jeszcze strefę mieszkalną. Cóż tu mamy ze sobą? Tu mamy jakąś strefę? Nie mamy tu żadnej strefy, ale to widzę, że mógłby spokojnie handel powstać. O, elegancko i tutaj też w zasadzie. Ile się da, to tyle niech się tam upchnie. Nieukończona linia, ale ja już mam wszystkie ukończone linie. Okej. Myślę, że możemy sobie przyspieszyć znacznie czas, bo to i tak nas nim sam nie trzyma. A może jakiś samolot przyleci? Widzę, że tu kurde złodziejstwo i umieralność rośnie. Więc może my tutaj postawimy... takie maluśkie, fajne łóżeczki. Jak na lotnisko przystało. Jak tam w ogóle właśnie z dostępnością tutaj? No tutaj, że jest dostępność, więc nie powinien narzekać, kurczę. O, przyjechali już. Szybciorem. Ale patrzcie, samochody przyjeżdżają na to lotnisko. Ale pasażerów jak nie było, tak nie ma. Tu jakaś kurde wycieczka z psami. Jest to mega dziwne, że po prostu się nie odbywają żadne loty tutaj. To na pewno dziwne. Czy ktoś chciałby mieszkać przy lotnisku? Sprawdzimy to. Macie taką malutką tutaj strefeczkę mieszkalną. Czy ktoś się zdecyduje? Nie wiem. Ale naprawdę zaczyna mnie to zastanawiać, co jest z tym lotniskiem i tak. To lotnisko powinno normalnie funkcjonować. I mają też podłączenie metrem tutaj. Nie ma jakiegoś większego problemu. Bardzo dziwna sprawa. W ogóle jak tam nasza woda jeszcze? O, jest okej. Edukacja. Szkoła podstawowa. Okej. O, średnie nam się tutaj kończą. Więc zwiększmy budżet, o ile się da. Da się jeszcze. Tutaj będzie to 135. A na razie jeszcze wystarczy. A jak to nasz uniwerek? Uniwerek jeszcze styka. A samolotu jak nie było, tak nie ma. Dziwne, mega dziwne. Z tymi śmieciami coś trzeba zrobić. Wykorzystanie wysypisk 100%. Może by jako spalarnię postawił. Pojemność 400 000, pojemność 300 000, 800 000. I 4000, dobra. Chciałbym ją postawić, tylko że widzę, że jest mały problem. Że jej... Nie mówcie, że tam nagle nie będzie wody. A faktycznie jest taki jakiś brak wody. No ale powinno to... nie funkcjonuje. Powinno to zaraz ładnie śmignąć. Damy tu jeszcze jedno może wysypisko dla pewności, żeby tam oni w razie czego mieli. Dobra. Zobaczymy, czy będzie funkcjonować. Oni chcą, kurde, dalej przemysł, a gdzie ja już im ten przemysł walnę? Tutaj mogę im walnąć jeszcze. Nie ma problema. Dobra, macie przemysł, tak żeście chcieli. Tak bardzo, to tak bardzo macie. No faktycznie, są zainteresowani przemysłem i to mega. Wiesz sobie, mamy 73 000 mieszkańców, już nieźle. Powiem wam, że nieźle. Wiecie, przemysł robimy i handel się rozwija i wszystko się rozwija. Można kupić kawałek ziemi, spoko, dziękuję. Ale wszyscy tak się zastanawiam, czy by tych mieszkańców stąd nie wykurzyć. I czy by nie wrzucić im tutaj właśnie tego... o dużym stopniu zagęszczenia. Dobra. Niech mają, zobaczymy. A już się coś buduje tutaj. Wiadomo, pewnie to nie będzie od razu taki wieżowiec jak tu, ale bardzo szybko raczej tutaj wejdzie. Wiesz, jakiś nowy bloczek ładnie powstał, proszę bardzo. Zobaczymy, za ile się tutaj wszystko pozmienia. Wyrosną wielkie wieżowce na tych miejscach. Znowu się buduje kolejny. No i to jest tylko chwila, moment. I kolejny. I kolejny, a to ten standardowy blok. Ale to już nie taki piękny. Ten blok, który wystaje na ulicę. Co to takie skrojowisko? Aha, pewnie przystanek, no zapewne tak. Tu jeszcze nic, aż dziwne. O, już jednak. Chyba na razie jakieś takie małe bloczki tu powstają, ale to jest tylko kwestia czasu. Dobra, chcę jeszcze handel. Tam mam troszeczkę większy handel. Tam wam go tutaj. O, od razu, tylko zobaczę, że handel to od razu. Ale czy wam im z tych stref nie zrobię nie wiadomo ile, ponieważ to nie ma sensu. Ale patrzcie, jaki mamy nagły przyrost mieszkańców. Nagle 400. 300. Ktoś mi mówił jeszcze, żeby obniżyć podatki. To wtedy większość ludzi się będzie... wprowadzać. Znaczy tu podatki tak są małe, ale obniżymy im o 1%. Dobra, czyli mieszkalnik nie ruszał, no bo to nie ma szans, żeby ruszył. Ale przemysł i ten to mogą, myślę, że spokojnie mieć te niższe podatki. Zobaczymy. Jak tam samoloty, no ale nic. Nie mam żadnego pojęcia, czemu to nie działa. Po prostu... Fucking bitchin' dirt. Nie mam żadnego pojęcia. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, co z tym zrobić, naprawdę dajcie znać. Funkcjonuje normalnie. Dobrze, jak tam świeci? Spalarnia na razie wyrabia. Jest jakiś handel, supermarket. Sklep modna moda. No dziwne, że moda nie była modna. No może nie. Może nie jest modna. O. A czemu ten budyneczek nie ma wody? Co jest grane? O co to ma być? Takie susza, Sahara i tak dalej. Wszyscy mają wodę? Sprawdźmy jeszcze. No wszyscy, no jak w pysk strzelił, wszyscy mają wodę. Dobra, a tutaj walnijmy jeszcze jedną strefkę. Nawet tutaj się zaczęli budować. Już jest dobrze. Zobaczmy jak tam w tej strefie. O, ta strefa już jest prawie pełna. I zaczyna się już rewolucja. Nowy budynek powstanie. O, już znacznie ładniejszy. Tutaj mamy dwa takie same. Także z czasem, jak i standardy życia się podniosą, to nagle zobaczymy takie budynki. A później takie. No pięknie to wyszło. Tutaj mi się naprawdę ta strefa podoba. Wygląda rewelacyjnie. No i oczywiście przedmieście. Z przedmieści już fajnie wygląda miasto. Oczywiście wyróżniające się World Trade Center. Bardzo fajnie. Ogólnie zobaczmy sobie na wartości ziemi jeszcze. O, proszę. Ładnie tutaj poszło. Pięknie, to nam wyszło rewelacyjnie. No i tutaj też jest fajnie. Tu też się robi już fajniej. I tu. No. Dobrze. Tylko trzeba czasu. Aż oni zaczną się wykształcać i tak dalej, i tak dalej. A za niedługo chwycimy kolejną rzecz. A co, będę mógł wykupić już wszystko? Arcydzieła architektury. O, super, zajebiście. Teraz nic, tylko ich przekonać do miasta, że tu jednak można się osiedlić. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Tutaj jeszcze możemy spokojnie walnąć handlówkę, tak jak chcą, to tam postaną. Proszę bardzo. Żeby kto miał robić te zakupy w tych domakach, to będzie, czy w tych sklepach, to będzie dobrze. Ale dobra, skoro chcecie jeszcze mieszkalną, to macie tutaj 3 mieszkalne. Niech was przybywa, mieszkańców. Ładnie. Tu już też nam się ładna strefa zrobiła. Tak nagle sobie znikąd, z takich biurowców, nie? Dobre. Tutaj myślę, że możemy też walnąć strefę biurową. Że akurat będą zainteresowani, a wykorzystamy sobie tą strefkę tu. Zobaczymy. Jak będą chcieli, to będą chcieli. Jak nie będą chcieli, to nie będą chcieli. Ale zakładam, że z czasem będą chcieli. Może jest dobrze. Dobra ludzie, to cóż, na dzisiaj kończę. Zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że dobijemy do tych 80 000 mieszkańców i odblokujemy te arcydzieła architektury. Zobaczymy, co to dokładnie jest, z czym się to je i co to tak naprawdę daje. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oczywiście, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz w dole i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa!